Pierwsza pomoc odrzucona. Odeszła. Nie chciałam, a jednak moje ostre słowa zmusiły ją, aby sobie poszła. Wiem, że było w tym wszystkim coś niezrozumiałego, czego również ja nie pojmowałam, ale niestety tak się stało. Jesień trwała w pełni. Liście mieniły się intensywnymi barwami jasna żółć, ciepły brąz. Kwiecista czerwień. Widziałam piękne kolory jesiennych liści. Kiedy z niemałym trudem dowlekłam się do okna i popatrzyłam na świat, zauważyłam, że nawet liść, aby się przesunąć, potrzebuje pomocy wiatru. Ociera się o inne liście, poruszane tą samą siłą powiewu, tworząc wielobarwne warkocze czy wieńce. Osamotniony. Bez wiatru i bez siły innych liści pozostaje sam, jaśnieje tylko swoim jednym kolorem. Dotarło do mnie, że prawdziwe piękno potrzebuje pomocy innych, że w pojedynkę trudno być pięknym, bo nawet nie ma nikogo, aby to dostrzegł. Natura uginała się pod ciężarem owoców. Myślałam o jabłoniach obsypanych jabłkami, o soczystych śliwkach ociekających słodyczą gruszkach i o ziemi, z której jeszcze nie wszystko sprzątnięto. Z pewnością pełno było w niej jeszcze marchewek, dyni, cebuli i tak wszystko gotowe do zebrania i do spożycia. Myślałam o ciężkiej pracy tych, którzy muszą to zbierać i zwozić do domu. Ale zarazem o ich radości z tego powodu. Im większa praca, tym większa radość. Tak to już jest w życiu. A może życie zbliżone jest do pór roku? W jakiej porze jest moje. Raptem odczułam naglącą potrzebę refleksji nad moim życiem. Dotąd myślałam wyłącznie o moim zdrowiu i chorobie, jakby nie było poza nimi nic innego, jakby były. Jedynymi tematami, które istnieją, powracały do mnie słowa dziewczyny. Może pani zechciałaby powiedzieć coś o sobie? Nagle odkryłam znaczenie tych słów. Zamiast mówić o innych, rozmawiać o sobie. Już dawno, bardzo dawno tego nie czyniłam. Od dawna nie rozmawiałam o sobie samej. Nikt dotąd. Nie pytał mnie, jak się czuję, co myślę, czego pragnę. Chcieli raczej, abym słuchała, co mają do powiedzenia, ale kiedy chciałam zabrać głos, odchodzili, mówiąc, że nie mają wiele czasu. Tymczasem, dziewczyna chciała słuchać, chciała podarować mi swój cenny czas, aby słuchać, chciała dać mi to, co miała najcenniejszego, czyli. Swój czas. W pokoju, w którym byłam, zaległa teraz jeszcze większa cisza. Słychać było jedynie płacz serca. Było mi przykro, że odesłałam z niczym Marię Luizy, że nie przyjęłam jej propozycji, rozmowy, pomocy. Nie wiedziałam, co zrobić, jak ją zaprosić ponownie. Poza imieniem nic o niej bowiem więcej nie wiedziałam. Ignorowała mnie miejsce jej przebywania, nie miałam też nikogo, aby zapytać, czym się zajmuje, czemu się poświęca, jak dyskretnie się zjawiła, tak równie dyskretnie odeszła. Narastał we mnie smutek. Byłam zła na samą siebie, co jeszcze bardziej pogarszało moją sytuację zdrowotną i co gorsze psychiczną. Nie byłam jednak w stanie nic z tym zrobić, to coś było silniejsze ode mnie. Desperacko wręcz potrzebowałam pomocy, wsparcia, rozmowy. Prosiłam w duchu, aby Maria Luiza powróciła do mnie.